Po ponad półtora roku tułaczki po ościennych miastach Opera Śląska w końcu wróciła do siebie, czyli do Bytomia. Zakończyła się gruntowna modernizacja wnętrza budynku. Pierwsi widzowie mogli już zobaczyć, jak wygląda wyremontowany obiekt. Paweł Jędrusik. To Opera Śląska jeszcze kilka miesięcy temu. Dziś to już zupełnie inny budynek, przynajmniej wewnątrz. Zmieniła się również akustyka. Zmiany są bardzo duże, bo przebudowie zostało poddanych prawie 6000 m2. Przechodząc przez próg opery, czuć, że jest się w innym, nowym budynku. Właściwie nowym, odnowionym, pięknym, czystym, przystosowanym do nowych warunków pracy, ze świetną akustyką. Modernizacja Opery Śląskiej rozpoczęła się w 2022 roku. Zmieniono tu m.in. widownię oraz foyer. Odtworzone zostały także historyczne złocenia. Przebudowaliśmy technologicznie całą naszą scenę. Oczywiście zaplecze, garderoby naszych solistów, chóru, orkiestry, przebudowany orkiestron, no i wszystkie nowinki techniczne i technologiczne, które można na tej scenie zmieścić. A to nie koniec zmian, bo pojawiła się również scena obrotowa, zapadnia i system wirtualnej akustyki. Bardzo oczekiwana inwestycja i myślę, że to jest bardzo ważna scena teatralna nie tylko w Bytomiu, ale myślę w regionie i w kraju. Uroczysta gala otwarcia sceny w Operze Śląskiej odbyła się 12 listopada. Możliwości techniczne dzisiejszej Opery Śląskiej są absolutnie międzynarodowe. Modernizacja budynku Opery Śląskiej kosztowała 62 miliony złotych.